Witajcie, witajcie po przerwie. Obiecałem Wam kolejnego rozmówcę z Bydgoszczy i taki właśnie jest. Moim gościem jest Maciej Onoszkowicz-Jacyna z firmy Clean Office. Cześć. Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich. Jak widzicie, Maciek jest hardkorem, ponieważ występuje w marynarce. Nasze studio jest nagrzane do granic czerwoności, co widać na telebimie za mną, całym czerwonym. No ale jeżeli się profesjonalnie człowiek zajmuje czystością, to musi być twardy, prawda? Trzeba. Czasami trzeba być bardzo twardy. Myślę, że nie jedno już widziałeś w biurach albo w fabrykach. Tak. Są to czasami widoki, których człowiek drugi raz już by nie chciał oglądać. I nie da ich się odzobaczyć. Powiedz, jaka była najdziwniejsza rzecz, jaką sprzątaliście? Niestety na wizji to nie można tego powiedzieć, ale okay, naprawdę, ale to jest tak strasznie. Po ale anonimizacji. Często, zdarzyło się kiedyś, że po imprezie, która się po jakichś imieninach w firmie, poważnej, dużej firmie odbywała, niestety okazało się, że nie wszyscy podnosili deskę, nawet tą zamykającą. Okej. Okay. I rozumiem, że była ubogacona. Było trzeba posprzątać. Rozumiem. Ojej. Powiedz, zacznijmy tak filozoficznie. Czym dla Ciebie jest czystość? Znaczy każdy coś innego odbiera przez pojęcie czystości. Tak. Niektórzy kojarzą czystość pewnie z czystością przedmałżeńską. Na przykład. Chociaż to już jest termin taki zanikający w ostatnich czasach. Ale elita cały czas. Elita się trzyma. Niektórzy to kojarzą z czystością sumienia. No tak, to prawda. Ale tutaj każdy z Was, z nas musi sobie poradzić sam. Tak. My oczywiście możemy pomóc przy tej czystości w firmach, w biurach, w Waszych przedsiębiorstwach. Spróbujemy zawsze stworzyć tą taką czystą przestrzeń w miejscu pracy. Tak zwane przyjazne stanowisko pracy. Czyli Wy jesteście tą firmą, która sprawia, że nawet w wielkim biurowcu na każdym piętrze i w każdym biurze jest porządek, jest czysto, zawsze są ręczniki papierowe i cała ta infrastruktura działa sprawnie. Tak, sprawiamy, że jest czysto, sprawiamy, że są ręczniki, że jest papier toaletowy, że posadzki się błyszczą, że okna są czyste, że pachnie, że mankiety koszul, którymi się wyciera biurka, też są czyste. Okej. A powiedz, a do Was też należy na przykład umycie budynku alpinistycznie z zewnątrz i tak też, dalej? Też, oczywiście, też świadczymy takie usługi jak mycie budynków z zewnątrz, mycie elewacji szklanych, różnymi technologiami. Tutaj są, myjemy alpinistycznie, myjemy z tak zwanej tyczki, myjemy z podnośników, wszystko zależy od rodzaju budynku. Omówiliśmy tematy biurowe, bo z nimi się ludzie stykają najprędzej i najczęściej, ale mało kto wie, że wbrew pozorom w miejscach w rodzaju fabryka samochodów, gdzie nie wiem, codziennie w jedno miejsce kapie trochę smaru i po 20 latach robi się z tego taka góra. Gdyby nikt tego nie sprzątał, to tego pewnie jest potrzebna inna chemia. Czy tego typu rzeczy też są Waszą domeną? Oczywiście, też sprzątamy hale przemysłowe, hale produkcyjne, magazynowe. Sprzątamy takie rzeczy, też ludzie rzadko kojarzą, chłodnie czy mroźnie, też trzeba czasami posprzątać. No tak, a trzeba je wtedy rozmrozić? Tak, trzeba je rozmrozić. No, trzeba doprowadzić do temperatury chociaż trochę powyżej 0 stopni, ale też takie rzeczy trzeba raz w roku umyć. Okej. Okay. No, dla mnie jest to branża totalnie egzotyczna, więc i zakładam, że dla widzów też, więc powiedz trochę o historii utrzymywania czystości, bo zakładam, że do pewnego momentu w ogóle utrzymywanie czystości, czy to w przemyśle, czy w biznesie, po prostu się ograniczało do tego, że była jakaś tam pani Zosia ze szczotką albo szmatką i tyle. W miarę jak przemysł się rozwijał, pewnie to się jakoś wyspecjalizowało. Jakie jest Twoje spojrzenie na historię swojej i było, nie było branży? Jakby nie patrzeć, na czystość ludzie zwracali zawsze. Już w epoce kamienia łupanego
zwracano uwagę na czystość w tych najbliższych miejscach, aha, czyli przy legowiskach, przy ognisku. Okay. Jeśli są w tej chwili odkrycia archeologiczne, to wszystkie śmieci są odrzucane dalej. A to prawda, dalej. To prawda. Archeolodzy zwykle najwięcej odkrywają na śmietnikach. Tak, aha, tak. Są od śmieci są odrzucane dalej. Przy ognisku i przy legowisku zawsze było najczyściej. Nie wiem, czy wiecie, że pierwsze płyny czyszczące, aha, pierwsza chemia do sprzątania została odkryta już przez Babilończyków. Wow. Oni zmieszali tłuszcz z węglem i z wodą. Mhm. Bardzo dobrze to działało. Aha. I już to była pierwsza profesjonalna chemia do sprzątania. Przed naszą erą. Jakby nie patrzeć, 2000 lat przed naszą erą. Oczywiście to się wszystko rozwijało. Mhm. Pierwsza profesjonalna maszyna do sprzątania powstała w 1869 roku. Czyli była trochę stosunkowo późno, nie? Stosunkowo późno. Mhm. Była trochę kłopotliwa, bo było trzeba jednocześnie pchać i kręcić korbą, ale zastępowała miotłę i wykonywała swoją pracę szybciej niż miotła. Tak, niż miotlarz. Też taką ciekawostkę powiem, w 1901 roku w Stanach Zjednoczonych powstały odkurzacze gazowe. Odkurzacz był umieszczony na bryczce konnej. Aha. Powóz podjeżdżał pod szereg budynków i węże do okien były wprowadzane i każda pani mogła sobie tam przez 15 minut odkurzyć, a odkurzacz stał na ulicy i to było... Czyli przejazd odkurzacza przez miasto był wydarzeniem. Był wydarzeniem. Do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych na podobnej zasadzie się pierze wykładziny. To prawda. Że sprzęt i maszyna jest na samochodzie i rurami, tężami się tam gdzieś do tych biur ciągnie. W Europie to jest inaczej, sprzęty są mniejsze, urządzenia małe, wjeżdża się do pomieszczenia i się pierze jakby na miejscu. A propos tego odkrycia Babilończyków. Ostatnio w Karpaczu dostałem w prezencie na stoisku Jastrzębskiej Spółki Węglowej mydło z sadzą. Jest całe czarne, wygląda jak bryła węgla kamiennego. Powiedz, czy dzisiaj, jak dzisiaj ta chemia się rozwinęła? Czy to wciąż jest na bazie tych pierwotnych, takich prostych odkryć, tylko że jakoś tam podrasowane? Czy wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że chemia czyszcząca to jest w ogóle osobny, bardzo rozwinięty dział chemii użytkowej? Bardzo rozwinięty. Ja mogę powiedzieć tak, że każde kolejne targi branżowe sprawiają to, że człowiek poznaje nowe składniki, nowe środki, nowe pomysły i naprawdę chemia jest coraz lepsza. No, są środki, które usuwają rzeczy, które jeszcze 10-15 lat temu były nie do usunięcia. Aha. Ale cały czas są jeszcze rzeczy, których się nie da niczym usunąć. No to dzięki Bogu wynalazcy mają na czym pracować. Mają na czym pracować. Aha. Mają jeszcze trochę zadań przed sobą. Wasze usługi pewnie są dostępne abonamentowo, bo wyobrażam sobie, że w firmie, w biurze czy biurowcu najwygodniej jest na stałe współpracować. Powiedz, jak to wygląda, no i czy chce Wam się pojeżdżać gdzieś jednorazowo? Tak, usługi abonamentowe, można powiedzieć, że jest to trzon działalności firmy. Wiadomo, polega to na tym, upraszczając, że codziennie miła pani sprzątaczka przychodzi, sprząta, uzupełnia ręczniki. Tak. Oczywiście okazjonalnie raz w roku, dwa razy w roku myjemy elewację, okna. Zapewniamy czystość budynku przez okrągły rok. A oprócz tego staramy się robić dużo zleceń jednorazowych, czyli takich jak mycie elewacji, jak doczyszczanie jakichś posadzek, krystalizacja marmurów. I trzecią taką działką w naszej firmie jest sprzątanie pobudowlane. I tutaj chce nam się wyjeżdżać po całej Europie. Byliśmy już praktycznie we wszystkich krajach europejskich. Sprzątaliśmy nawet na najdroższej ulicy w Europie, w Londynie. Jako ciekawostka groził nam tam mandat za wjazd samochodem do niedozwolonej strefy w kwocie 30 kilku tysięcy złotych. I co? Ale na szczęście władze Londynu były bardzo wyrozumiałe i
po wielu negocjacjach okazało się, że ten samochód spełniał normy ekologiczne, brakowało tylko zgłoszenia. No i jakoś udało się pominąć ten mandat. O tak. Kurczę, ale z historii mandatów w Europie to słyszałem o tym, że w Szwajcarii jest bardzo rygorystyczne prawo i wysokość mandatu poza stawką sztywną jest jeszcze stawka bonusowa uzależniona od dochodów w skali roku. I jakiś tam rekordzista nie tylko stracił Audi, którym buszował po autostradzie i tam był po prostu przepadek na rzecz skarbu państwa, ale zapłacił 12 000 euro, więc bywa różnie. A w Szwajcarii sprzątaliście? W Szwajcarii akurat nie udało nam się sprzątać, ale w większości krajów, mogę też powiedzieć jako ciekawostkę, że byliśmy i w Rydze na przykład, byliśmy i na Litwie, na Łotwie, Chorwacja, czyli wschód, Słowenia, i zachód, Niemcy, północ, południe. Węgry, Rumunia, bardzo dużo. Super. To pewnie gdzieś jest ta granica, powyżej której opłaca się Was zaprosić, a poniżej której niekoniecznie też macie motywację. Tak, odmówiliśmy zlecenia w Moskwie, ponieważ okazało się, że transport maszyn samolotami i tak dalej, to by przekraczało znacznie tutaj wartość usługi. Tak. Na ilu tysiącach euro gdzieś ta granica jest? Powiem tak, to dużo zależy od kraju, ponieważ na przykład tak naprawdę, czy my pojedziemy do Krakowa, czy pojedziemy do Pragi, tak naprawdę różnica w kosztach jest nieduża. Tak samo wiadomo, są kraje droższe i tańsze. To bardzo dużo zależy od naszego zleceniodawcy. Ile jest skory zapłacić za naszą usługę? No, to zawsze. Ale rozumiem, że pan Janusz z panią Grażynką, którzy właśnie zbudowali ostatkiem sił swój dom, nie do końca są waszym klientem. Nie do końca, ponieważ tutaj właśnie czasami się okazuje, że te koszty są zbyt duże. Nasza firma nastawiła się od początku swojej działalności na świadczenie usług dla firm, dla obiektów przemysłowych, biurowców. I to jest nasz klient docelowy. Powiedz, w pewnym momencie i tak, nawet jeżeli mamy do czynienia z firmą, nawet bardziej średnią czy małą, pewnie zawsze pojawia się dylemat, na ile warto zaprosić przecinaków z Clean Office, a na ile tam 3 czy 5 pracowników, którzy być może akurat mają luźniejszy czas i się trochę obijają, może ich zagonić do roboty, do sprzątania, bo w końcu nic nie robią. Panie Maćku, tobie tak, to bardzo łatwo przeliczyć. Jakiś dobry nasz pracownik, fachowiec, może być bardzo dobry informatyk. Jeśli codziennie pół godziny będzie poświęcał na sprzątanie swojego stanowiska i może wspólnej części korytarza, poświęci na to w roku 15 dni roboczych. 15 dni roboczych są to 3 tygodnie urlopu. Tak. Albo jakiś ciekawy projekt, który mógł w tym czasie wykonać. Także bardzo łatwo sobie policzyć pół godziny dziennie, jakie to są pieniądze w skali roku. Także wydaje nam się, zresztą nie tylko nam, wiele firm już to doceniło. Na zachodzie praktycznie nie ma już firm, które zatrudniają swoje osoby sprzątające. Wszędzie robią to serwisy. Powiedz, bo jeszcze to pewnie warto zwrócić uwagę na taki aspekt, że czasem niektóre sprzęty wymagają specjalistycznego potraktowania przy sprzątaniu. No, nie wiem, mam na myśli przysłowiowe przetarcie mokrą ścierką monitora komputera, ale pewnie sprzęty biurowe, choć są bardziej skomplikowane, to czasem są też bardziej delikatne. Zakładam, że jedną z przewag też jest to, że wasi pracownicy po prostu są w tym względzie kompetentni. Są przeszkoleni i mają odpowiedni sprzęt i środki. Tak naprawdę to, o czym powiedziałeś, zwykłe przetarcie monitora też może zostawić różny skutek. Ten monitor albo może być czysty, albo pomazany. No tak. No tak, a nie zawsze woda z Ludwikiem jest panaceum na każdy. Ale na wiele brudów jest panaceum, naprawdę. Tak? Aha, o to uspokajamy. Specjalista uspokaja. Woda plus Ludwik na wiele nie rzeczy. Nie jest zły. No to się cieszę. Znam pewnego kierowcę, który latem nie używa płynu do spryskiwaczy, bo Ludwik z wodą mu starcza. Okej, gdzie możemy Was znaleźć w internecie? W internecie można nas znaleźć na naszej stronie internetowej.
nie jest tutaj wyświetlona, nie jest, ale to mogę, może mogę podać www.clean.com.pl. A, okay. Oczywiście można nas znaleźć głównie w Bydgoszczy, bo tam jest nasza centrala. I można nas znaleźć w całej Polsce, gdzie poruszamy gdzie się, działamy pracujecie. Na terenie całej Polski. Okej, okay, czyli www.clean.com.pl. Clean po angielsku, nie po polsku, bo rozumiem, że odtruwaniem się tak. nie zajmujecie. Clean po angielsku, com.pl, tam znajdziecie Macieja i jego ekipę. No i cóż, ja życzę, żeby wszystkie budowy się łatwo sprzątały, żeby wszystkie fabryki były jak najczystsze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Do widzenia. A Was zapraszam po przerwie, kolejny gość z Bydgoszczy, bo jak wiecie, dziś mamy Dzień Bydgoski w Gnyszka Live. Zostańcie z nami po przerwie, kolejna rozmowa.